Dzień dobry Państwu. Tak jak wspomniał Pan Prezes, tak naprawdę projekty, które realizujemy, dotyczą dwóch aspektów. Budowy rejestrów referencyjnych, budowy baz danych, zbierania danych oraz ich nowoczesnej, efektywnej prezentacji, udostępniania. Geoportal jest przede wszystkim, chociaż nie tylko i o tym się Państwo dzisiaj podczas całego dnia przekonacie, narzędziem głównie do udostępniania danych, usług. Natomiast jak widać tutaj na tym slajdzie, w Głównym Urzędzie również realizujemy projekty dotyczące zbierania danych, dotyczące tego, czym Geoportal potem może wszystkim zainteresowanym służyć. Proszę zwrócić uwagę, to jest cała ta historia zaczęła się mniej więcej w 2009-2010 roku i oprócz tych projektów, które już realizujemy, czy są one zakończone, czy są w trakcie realizacji, już mamy kolejne plany na kolejną perspektywę, myślę, że bardzo zaawansowane, zarówno w zakresie tworzenia czy porządkowania rejestrów, jak i rozwijania usług i dostępu do danych przestrzennych. W tej krótkiej prezentacji chciałbym się skupić na tych innych projektach niż Geoportal, na tych projektach, tak jak powiedziałem, które dostarczają danych, ale co bardzo istotne, we wszystkich z tych projektów również mamy do czynienia z systemami do zarządzania, systemami do prowadzenia tych rejestrów, do prowadzenia tych baz danych i właściwie w każdym z tych projektów staramy się te systemy budować w taki sposób, aby cała ta nasza infrastruktura była interoperacyjna, była ze sobą spójna, abyśmy nie powielali w ramach poszczególnych projektów inwestycji już raz wykonanych. Za to między innymi też odpowiada Geoportal. Pierwszym projektem, o którym dwa zdania, to projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych, gdzie dla obszaru całego kraju zebraliśmy, już kończymy zbieranie, właściwie ostatnie prace trwają w tej chwili, zbieranie danych topograficznych. Ogromny zasób informacyjny, ogromna ilość danych, ogromna ilość informacji zebranych przez ostatnich kilka lat. I co również istotne, w ramach tego projektu realizujemy system zarządzania tą bazą danych. Zebranie tych danych to jest oczywiście jeden temat, jedna sprawa i można dzisiaj powiedzieć po tych kilku latach, kiedy ten proces prowadzimy, że właściwie była to sprawa w miarę prosta. Dzisiaj tak o tym możemy mówić. Natomiast no, teraz wchodzimy jakby w kolejny etap. Zbudowaliśmy system zarządzania bazą danych obiektów topograficznych i musimy zadbać, żeby to wszystko, co zebraliśmy, było na bieżąco aktualizowane. Tutaj, jak Państwo widzicie, też znaczącą rolę ma system Geoportal gov.pl, ponieważ to jest medium, w którym będziecie mogli Państwo, już możecie Państwo te dane oglądać, czy korzystać z nich. Oglądać to jakby ta najprostsza forma, ale przede wszystkim z nich korzystać. Z tych wszystkich informacji zebranych w ramach projektu Baza Danych Obiektów Topograficznych. Z danych topograficznych, z danych adresowych, które były wtedy zebrane, z dziesiątek, jeśli nie setek informacji czy funkcji dotyczących budynków. Tak jak widać na slajdzie, ten system został zrealizowany w ramach projektu, ale jego użytkownicy, w sensie ci, którzy będą w tym systemie pracować, to są przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji, Centralnego Ośrodka, ale również przedstawiciele urzędów marszałkowskich, czyli Wojewódzkie Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kolejny projekt, który również dostarczył bardzo istotnych danych możliwych do wykorzystywania dzięki narzędziom Geoportalu, to jest projekt Tery 2. W tym projekcie zebraliśmy dane dotyczące granic, nie tylko granic administracyjnych, podziału administracyjnego, ale również około 30 rodzajów granic właściwości miejscowej, różnego rodzaju organów i urzędów. To jest rzecz zupełnie nowa. Takiego rejestru i takich granic dotychczas nigdzie w formie cyfrowej nie było, czyli dzisiaj w Geoportalu możecie Państwo te dane oglądać, wykorzystywać. I również w ramach tego projektu powstał system do zarządzania tym zasobem, system zarządzania Państwowym Rejestrem Granic i tutaj również rolę
narzędziem, w którym te dane możemy obserwować, możemy z nich korzystać, jest system Geoportal, ale co bardzo istotne i na tym slajdzie to jest pokazane, że Geoportal również dostarcza taką warstwę, którą tutaj nazywamy szyną usług, warstwę aplikacyjną dla wszystkich projektów, tak aby świadczone przez nas usługi, czy to wewnętrzne między poszczególnymi systemami, czy to na zewnątrz, były jednolite, były zestandaryzowane. Nie powielamy tych działań, nie powielamy tych aktywności w ramach innych projektów, tylko wykorzystujemy to, co zostało wypracowane w ramach Geoportalu. Kolejny obecnie realizowany projekt związany tematycznie z Terytem 2 to Tery 3, to jest kontynuacja, gdzie bardzo istotne jest wykorzystanie modułu SDI, czyli też produktu projektu Geoportal. Moduł SDI, czyli tak bardzo w skrócie pewnego rodzaju aplikacji, która umożliwia z własnej bazy danych posiadanej przez beneficjenta, przez organ administracji, przez tego, kto wejdzie w posiadanie modułu SDI, świadczenie usług, wystawianie danych. Bardzo istotną rolą projektu Tery 3 jest również bardzo istotną i bardzo trudną rolą tego projektu jest doprowadzenie do pewnego standardu czy pewnej oczekiwanej przez użytkowników jakości danych adresowych. Docieramy do wszystkich gmin, które wyrażą takie zainteresowanie i staramy się w ramach tego projektu doprowadzać dane dotyczące adresów do jednolitego standardu. Bardzo istotny kolejny projekt, który realizujemy wspólnie z naszymi kolegami z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z Instytutu Łączności, przy współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, to projekt ISOK. W projekcie ISOK zadaniem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jest zebranie danych, tak jak i we wszystkich innych, o których wcześniej powiedziałem, danych dotyczących numerycznego modelu terenu i pokrycia terenu, ortofotomapy i co również bardzo istotne i co jest analogią do wcześniej omawianych projektów, jest również tutaj temat związany z budową systemu zarządzania. Czyli te wszystkie dane, które zbieramy, oprócz tego, że służą, że zasilają projekt ISOK i system, który w ramach tego projektu jest budowany, to również będą w sposób efektywny, racjonalny, zarządzany i udostępniany z poziomu Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. I tutaj slajd bardzo analogiczny do tego poprzedniego, bo jakby ta architektura, którą nam się udało wypracować, wydaje się sprawdzać. W związku z tym ponownie jak w poprzednich projektach geoportal.gov.pl jest medium do udostępniania tych danych. Ja bardzo upraszczam, mówiąc udostępnianie, oczywiście to nie jest tylko takie udostępnianie typu kopiowanie danych, czy po prostu ich możliwość wizualizacji, ale również usługi WMS, usługi WFS, inne rodzaje usług, usługi dedykowane dla klientów indywidualnych, ale również usługi, którymi Geoportal wymienia się, że tak powiem, danymi z innymi systemami. I w ten sposób też będzie zorganizowana architektura całego dużego systemu ISOK. Będziemy te dane wymieniać za pomocą usług. Tutaj też, jak poprzednio, szyna usług. Bardzo ważnym, w sensie merytorycznym dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jest projekt SIN. Ten projekt w tej chwili jest realizowany w fazie pierwszej. Mamy pomysł, mamy plan na kolejną fazę tego projektu. I oprócz tego, że ogromną częścią tego projektu jest uporządkowanie naszego chyba jednego z najważniejszych, jeśli nie najważniejszego rejestru, jeśli chodzi o geodezję, czyli ewidencji gruntów i budynków, to również jest budowa rozwiązania informatycznego, które będzie umożliwiało czy pozwalało na maksymalnie możliwą utrzymanie maksymalnie możliwej aktualności tych danych. Czyli mówimy tutaj o danych dotyczących nieruchomości. Mówimy tutaj o wymianie zawiadomień, o zmianach pomiędzy ewidencją gruntów budynków a księgą wieczystą. Mówimy tutaj o współpracy z partnerami typu Główny Urząd Statystyczny, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Bardzo ważnym elementem projektu SIN jest współpraca z organami podatkowymi. Te wszystkie elementy realizowane w ramach projektu SIN również będą wykorzystywać szynę usług G2. To jest jakby jeden z istotnych elementów tego projektu, a Geoportal będzie narzędziem do wizualizacji danych, co już dzisiaj Państwo możecie obserwować. Dzisiaj na Geoportalu mamy jakby dwie warstwy, to też o tym więcej później, warstwę tak zwanych danych o charakterze katastralnym i warstwę, w której
około 100 jednostek administracji publikuje już dane ewidencji gruntów i budynków bezpośrednio w postaci usług. Bardzo istotny slajd, który właściwie pokazuje na obrazku o czym Państwu mówię. System Geoportal 2 ma również zadanie utrzymania czy zapewnienia funkcjonowania całej infrastruktury teleinformatycznej, która jest zlokalizowana w Głównym Urzędzie czy w Centralnym Ośrodku Dokumentacji, fizycznie w Centralnym Ośrodku Dokumentacji. W związku z tym elementy, które zostały sfinansowane z projektu Geoportal 2, które tutaj Państwo widzicie, wszelkiego rodzaju narzędzia, warstwy serwerów aplikacyjnych, warstwy szyny usług, warstwy bazy danych itd., itd., są wykorzystywane praktycznie przez wszystkie systemy, przez wszystkie projekty realizowane zarówno ze środków unijnych, jak i projekty realizowane bezpośrednio ze środków budżetowych w Głównym Urzędzie, jak na przykład system KGS-u czy system do prowadzenia banku osnów. Ale co istotne, udało nam się również doprowadzić do takiej sytuacji, w której również inne projekty współfinansują w zakresie swoich potrzeb rozwiązania infrastrukturalne, które są, że tak powiem, określone i wstępnie finansowane z projektu Geoportal 2. To jest na przykład TERY2, w którym wspólnie kupiliśmy warstwę bazy danych. To jest projekt DOT, w którym również część środków została wykorzystana na zakup bazy danych. To jest projekt ISOC, w którym oprócz bazy danych również z uwagi na ogromną ilość danych, które w tym projekcie jest produkowanych, również projekt ISOC współfinansował rozwiązania do przechowywania tych danych. I kończąc, proszę Państwa, taki slajd, w którym chcielibyśmy pokazać, że wszystkie te projekty są, że tak powiem, wspólnie zarządzane, czyli każde działanie podejmowane w projekcie jest poparte analizą, poprzedzone analizą rozwiązań w innych projektach. W związku z tym tutaj na slajdzie mamy wymienionych kilkanaście produktów powstałych między innymi w ramach Geoportalu 2 i to są produkty, które są reużywalne, które są wykorzystywane w innych projektach, ale to dotyczy również rozwiązań innych. Jeśli w ramach innego projektu niż Geoportal powstają jakieś rozwiązania, to też poprzedzone to jest analizą, czy inny projekt tego rozwiązania nie będzie mógł, czy nie może wykorzystywać.